Jingle bell, jingle bell. Ja już jestem gotowa, porobiłam, posprzątałam, kotki sobie śpią, tu jest Siwarek, tu jest Kleusia, ja uciekam do cioci i widzimy się później, kamerkę podładowywuję, bo nie mam baterii, więc jak wrócę, a wrócę wcześniej troszkę, bo nie mogę za długo siedzieć, na 2 godzinki jadę. Mamy teraz 11, to tak koło 2-3 wrócę, bo jutro do pracy na rano. Dobra, widzimy się później. Dzień dobry, aniołki moje kochane. Witajcie w sobotę. Kleo, co dziś jest? Sobota czy piątek? Sobota. Tak, dziś jest sobota. Dzień dobry, aniołki moje kochane. Najzdrowsze, najdroższe, najkochańsze. Przywitajcie się ze moją Kleunią. Cześć. Cześć, mamusiu, cześć, kochani. Jestem tutaj, wasza Kleo. Buźki. Siwar jest tam gdzieś na krzesełku. A ja co? Obudziłam się dzisiaj. Poszłam spać, słuchajcie, o 2:00. Poszłam spać o 2:00 w nocy. Bo wiecie, dzisiaj wolne, to mogłam sobie pozwolić. A taki był akurat moment, że poszłam tak późno. I wstałam o 7:00, bo Siwar na mnie wskoczył, czy Kleo, i wiem, że mnie w żebra tak ukuło, bo leżałam na plecach i mnie tak ukuło, że się obudziłam i to było jeszcze ciemno i patrzę, 7:40 była, czy 7:50, no i ja tak tylko ale potem stwierdziłam, dobra, no to biorę laptopa i przerabiam wam vloga, którego dzisiaj chcę dodać, no to wiecie, szybko i przerobiłam wam filmik, także poważnie proszę tu oglądać, filmik jest bardzo, bardzo wartościowy i dużo przekazuję wam tutaj, słuchajcie, moich takich przemyśleń, moich nowych tam, wiecie, no, motywacji troszeczkę dla was, więc jak nie oglądaliście, to proszę cofnijcie się do tego vlogaska, on się nazywa Nie poddawaj się, coś na tej zasadzie, w czerwonym tym, no ostatni vlog po prostu. No i go wam dzisiaj dodam, bo bardzo chcę, żebyście go zobaczyły przez to, bo no piszecie do mnie po prostu wiadomości i jest mi przykro dla was, a z drugiej strony wiem, że to się wszystko, kochani, zmieni, odwróci, że to będzie inaczej, bo taki czas w życiu bywa niestety, bądź niestety u każdego. No ale z mojej strony takie słowa dla was, otuchy, ciepła, także obejrzyjcie sobie. Ja, słuchajcie, teraz słucham sobie muzyczki świątecznej, bo u mnie, słuchajcie, już się zaczyna sezon świąteczny pomalutku. Tak, kochani, u mnie już sezon świąteczny się zaczyna, dlatego takim akcencikiem świątecznym witam się z wami. Idę się kąpać, idę się myć, idę się szorować, idę się ubierać, idę się ogarniać i widzimy się, kochani, później przy sprzątaniu. I dzisiaj chcę powiesić sobie wieniec na moje główne drzwi wejściowe, który wożę w samochodzie od 2 miesięcy. Także muszę gwoździa wbić, powiesić sobie wieniec, no i troszkę posprzątamy, porobimy.
Także zobaczymy, jaki będzie dzionek. W nowym vlogu. Dzień dobry, w sobotę. Mamy godzinę 14. Ja się wzięłam za sprzątanie, ogarnianie, więc słuchajcie, robotka się, że tak, czekajcie, robota się wre. Ogarnęłam się, porobiłam troszeczkę tutaj, wiecie, pierdół w domu, pranko nastawiłam i tak dalej. Teraz nawet TikToki ponagrywałam, słuchajcie. I teraz sobie sprzątam, słucham muzyczki świątecznej już. Myślę, że muszę jechać do sklepu, bo muszę kupić i karmę kotkom, i muszę kupić jakieś pieczywo, i w sumie muszę jeszcze na pocztę skoczyć, ale mi się tak holender nie chce. No ale dobra, chyba to zrobię, żeby mieć z głowy. No i tak, kochani, co tam u was, jak tam u was, piszcie w komentarzach, co słychać, jak przygotowania, jak tam na nastrój świąteczny, czy już macie, czy jeszcze nie. Troszeczkę ściszę. No, u mnie jest nastrój dość już fajny, bo wiecie, już się zbliżamy do grudnia. Dziś już mamy 26, tak, czy 25, więc czas leci. No, dzisiaj ogólnie miałam i nie wiem, miałabym... Miałam jeszcze jechać dzisiaj ogólnie na ten, na świąteczny jarmark. Tam, gdzieś tam, nie wiem gdzie, ale chyba nie skoczę, bo jutro i tak jadę. Jedziemy. No i nie wiem właściwie, bo mam dzisiaj trochę roboty i chciałam też vloga przerobić tego już, żeby mieć na poniedziałek dla was, bo nie mam czasu. A jak ja poniedziałek pracuję? Dzisiaj mamy 20, to jest grudzień, ale 27 w poniedziałek ja mam na rano, no więc jakbym wróciła z pracy, to bym wam ten vlog dodała. I z kim ja pracuję? Manuela, Tania, Adrian, okej. We wtorek mam wieczorówkę. O ja, ale fajnie, krótki ten, mam przyjść od 3 do 7, ale zajebiście. Ale fajnie. Z kim? Julia i Kate. Potem mam wolne. No i później już mamy grudzień i ja pracuję w piątek i w sobotę na wieczorówki. Obydwa dni do samego końca. Więc potem mamy grudzień. Potem mamy grudzień i ja pracuję wieczorówka, wieczorówka, wolne i wieczorówka. Jak? Wieczorówka, wieczorówka. Czemu ja mam tyle wolnego? Aha, bo ja i tak nad godziny walę. No co zarąbiście, kurczę belek, to ja mogę sobie... A ja mam cały tydzień wieczorówki. Nieźle, nieźle! Jak dobrze, nie będę miała o 4 wstawać i znowu zapomnę, jak się piecze bułki. La, 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 la. Albo skate mam. Tu mam wieczorówkę skate. I... Okej, okay, okej. Okay. No, na plusie jestem i tak bardzo mam dużo nadgodzin, wiecie? W tym miesiącu zrobiłam za dużo. Dlatego ona teraz powiedziała, że będzie zwalniać. Także zobaczymy. No i dobrze, no. No, kochani, także tak to wygląda, jeśli chodzi o te sprawy. Ja jestem teraz właśnie... Chciałam sobie powlogować i porobić, także zobaczymy, co dzisiaj się jeszcze wydarzy, bo cały czas tutaj mnie bombardują, żebym jechała, jechała i nie wiem. No, także
Jeszcze się okaże, bo mam ogólnie zaproszenia do 3 miejsc i nie wiem, gdzie iść, z kim iść, co robić. A na końcu wszystkim odmówię i zostanę w domu. Tak. No. Także kochani, ja się biorę jeszcze za ogarnianie. Pojadę może jeszcze do tego sklepu, także jesteśmy w kontakcie. Dobra, kochani, jedziemy do cioci Eli, bo bo już mam, nudzi mi się, a że jutro wychodzę tam z tymi, ze znajomym, to dzisiaj mówię, nie jadę, bo miałam dzisiaj też jechać, ale mi się odechciało. Zrobiłam sobie paznokietki, ten taki cat eye zrobiłam, kiedyś kupiłam sobie, mi się spodobał, bardzo ładnie to wygląda, ciemne. No, także mam gotowe pazy, jadę do cioci, świeczki gaszę, bo wiecie, kotencje moje tu są kochane, tam się też świeczka pali, trzeba ją zgasić, zawsze ja tyle tych świeczek napalę, że ja potem nie wiem, która się pali, która nie. Proszę bardzo. Tak, kotki moje, wy tu bądźcie, mama jedzie, jadę w dresach, bo jeszcze jadę do sklepu. Tak się prezentuje, ale jadę do sklepu po chleb i kotom właśnie jeszcze kupię jedzenie, no i potem do cioci. Także widzimy się w samochodzie. Jestem już po zakupach. Kupiłam sobie, słuchajcie, KitKata. Mam ochotę go teraz zjeść i załączę sobie playlistę świąteczną. Czekajcie. Lecimy. Christmas Vibe 2023. Rudolf. Jedziemy, nie? Pomału. Dawaj następną. Ta jest nudna. Hey, oh, reklama. Strony Werbungi, ey. Es gibt viele Wege, sich kreativ auszudrücken. Und neben dem Malen und Tanzen ist das Gold. Dobry. Jetzt den KitKat. A ja jadę. Do Eli. Do siosteczki. Ne? Telefon mi spać, bo tam jest kamera. Santa baby. No jedź pan, bo ja ruszam. Zjadłam KitKata. Następny, ale ruch. Ja cię pierdzielę. Je out. Broniu. Mogę ruszać? Danke schön, merci. No. Nie, pojedziemy tu chyba, nie? No dobra, tu. Ciemno się robi już. O, a ja po środku, jak pijana. Wszyscy za policja mnie złapie. Masakra. Penny! Papa Penny! Santa baby. Ja walę. Choinki będą. Już niedługo będą choiny. Santa baby. Patrzcie,
zobaczy jak zarobić, to Janetka sobie jedzie, ma wyrąbane na stres, na nerwy, bez grzejnika w domu, auto pewnie też już do reparacji będzie niedługo, bo to auto cały czas coś. Kiedy ja je naprawiałam? W tamtym miesiącu, nie? W tamtym miesiącu je naprawiałam, więc w przyszłym miesiącu będzie czas znów coś robić, znając życie. A dzisiaj bardzo źle ludzie jeżdżą. Wyjeżdżają, nie patrzą. Ja jadę, on mi wyjeżdża przed pysk. No jak jedziesz, ciulu? Nie mogę. Tutaj już w ogóle, słuchajcie, wszystko ustroili ogólnie na święta. I czekam, aż to poświecają. I jak będę raz wracała z pracy, to wam zrobię koniecznie kamerę w odwrotną stronę, żebyście widzieli, jak w tym roku zrobią. Bo co roku jest troszkę inaczej. Nie dużo, ale zawsze tam jakieś tam, wiecie, stroiki się zmieniają. Czy ja mam dobry bieg? Mi coś auto wyje. Już się psujesz? Tak szybko? Myślałam, że za miesiąc. A to już w tym? No, szrot taki, że trzeba wyrzucić. Będzie trzeba kiedyś się za autami poglądać, ale powiem wam, że ceny to są okropne. Teraz strasznie poszły w góry ceny samochodów. Używanych oczywiście, nie? Masakra jest. A ci też jeżdżą jak te patafiany. Jak ma mi się auto nie psuć? Jak oni jeżdżą? Powiedzcie by mi. No, słuchajcie kochani, ja tam dzisiaj dodałam wam vloga. Nie poddawaj się. I ten vlog jest... ten vlog jest naprawdę nieraz, bo uwierzcie mi, że ja... Naprawdę ja też miałam już takie myśli, nie, że już w dupie, już mam wszystko gdzieś, ale nigdy bym nie pomyślała, że będę sobie dzisiaj jechała tak wychillowana, obojętnie ile mam na głowie problemów, to jest jedno, ale wychillowana z tym, co ogólnie, tak mówię, to robi nam wszystko skórę, nerwy, to co przechodzimy, to co się wyrabia w naszym życiu, w naszym życiu, to nam robi skórę, kochani. Ja wam powiem, że ja na przykład teraz widzicie, ja już po prostu walę ręką na wszystko. I chciałam wam tylko powiedzieć, bo napisałyście mi po tym vlogu wiadomości wasze, że bardzo dziękujecie za to, że jesteście szczęśliwe, że ja wam właśnie takie teksty mówię, że ja wam to powtarzam cały czas. Jak wyjedziecie? Tu jest 50, a nie 5, kuźwa! Potrzebuję papierosa. Nie umiesz jeździć, to siedź w domu. Ja nie jeżdżę tam, gdzie nie umiem. Kurwa mać. Co to za kierowcy są? Zaraz szlak trafi po prostu, nie? 50 ograniczenie, a on jedzie 5. Brzmi, auto zaraz stanie. Jedź, rozkręć go. Ja mu w gaz, a on z gaz. Tak się właśnie czuję. O, Carrefour otwarty. No i chciałam wam powiedzieć, tylko nie jedź proszę cię na Neue Lauterbach. Nie jedź na Neue Lauterbach, skręć na Carrefour, proszę skręć. Nie jedź tam. Nie, on tam jedzie. Kurwa mać, on tam jedzie. Ja się będę wlekła teraz za nim. Ja go zaraz normalnie dopitolę. Nie, proszę nie jedź tam. No i ten. O, ta piosenka jest fajna. Zaraz się wyłącza, bo za długo będzie. Feliz Navidad. No i kochani, takim właśnie akcentem świątecznym sobie jadę teraz właśnie tam. Na Francję. O, tu jest ładnie już ozdobione. Kiedyś wam naprawdę, jak pojadę od Eli do tam, gdzie ja mieszkam, przez moje miasteczko, przewiozę was tylko po to, żeby wam pokazać, jak mają tu poozdabiane. Specjalnie dla was to zrobię. A, czerwone! Prawie. Byłam jeszcze na pomarańczowym. Ale by było. Przejadę się specjalnie tylko po to, żeby wam pokazać. No a ty co, stoisz na zielonym? Kurde, ludzie, wy jeździcie, czy wy stoicie? No trąbne mu. Ja pierdolę, nie, to jest pojebane. Jak oni jeżdżą, kuźwa. Jest chore wszystko. Ja teraz będę stała, bo on musi skręcić w lewo i on się boi odważyć, czy co. No jedź!
Ej, co się dzisiaj dzieje z ludźmi? Kurwa, ty jak jedziesz jak pojebany, ej. I się jeszcze śmieje z tyłu. Tak czy siak chciałam wam powiedzieć, że przewiozę was właśnie po tym miasteczku i tu też, przy tym miasteczku, to jest następne miasto, nie tu gdzie ja mieszkam. I ten, i wam pokażę specjalnie drugą kamerkę od trawie, żebyście widzieli. No. Ale kochani, jeszcze wracając raz, ja wam mówię, trzymcie się, nie bójcie się przecierpieć tych uczuć, jakie macie. Będzie wszystko dobrze, pomału, pomału musicie się potem też brać w garść, jak już to za długo trwa i tak jak wam mówię, jakoś to się wszystko poukłada. Oczywiście, że są różne sytuacje w życiu. Od chorób, po utratę dobytku, po rozwody, rodziny z dziećmi. Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy ma na głowie problem tylko i wyłącznie, wiecie, jakieś tam malutkie główienko. Ja na przykład też nie mówię, że ja miałam tylko i wyłącznie to, że straciłam, dajmy na to, nie wiem, związek, tak? Bo to się, wszystko się na to powielało, były dużo, dużo innych spraw z tym wspólnych, o których też nie wiecie, także to nie jest tak, że tylko i wyłącznie to mnie tak dowaliło, ale pięknie ustroiła dom tu pani Jacie. Ale ładnie na niebiesko. Ja lubiłam zawsze też, jak mieszkałam w Polsce, to też robiliśmy z mamą niebieskie choinki. Pięknie to wygląda. A ja zaraz przejadę, ja, zamiast wysiąść, to ja pojadę dalej, a ciotka już czeka. I ten, i powiem wam, że naprawdę, ja sobie zdaję sprawę, ale tak czy siak, obojętnie jaki by nie był problem, da się wszystko z czasem poukładać i ja wam tego naprawdę z całego serca życzę. Chcę, żebyście to wiedziały, że ja chcę dla was też dobrze, ja się staram nagrywać te vlogi po to, żebyście miały troszeczkę taką odskocznię od codzienności, ale też na takiej zasadzie, że normalne, zwykłe życie, jak widzicie, nie jestem zamożna, nie jestem z nikim, nie jestem, nic nie dostaję od kogoś za darmo, niestety. Trzeba sobie z wszystkim radzić, a że tak powiem, biedna Edytka po prostu miała kupę problemów, z których się pomału wytaraska. I chcę wam to po prostu pokazywać, żebyście wy też miały tą siłę i żebyście wy brały też z tego troszeczkę, chociaż jeżeli weźmiecie chociaż 10% energii z tego, co ja wam powiem, co ja wam nagram, to ja już będę zadowolona, że wam chociaż dzionek się polepszy, dajmy na to, tak? Jedź, bo ja muszę nawracać. Kurde, taki ruch tu też. Muszę tutaj zaparkować, bo jak będę wracać do domu, to sobie tu już wyjadę po prostu. Wiecie, o co chodzi, nie? Ja zawsze tu parkuję. Nie będę musiała znów potem nawracać, a może to być późno, może to być pierwsza w nocy i co? Dlatego tu sobie zaparkuję. Bo tego ciula, kiedyś mnie ten ciul też zrąbał, że ja tu parkuję, a potem wujek do niego poszedł i mu powiedział, ty nie masz nic do gadania, to każdy może parkować, no ja tu parkuję. Bo to nie jest jego, to jest prywatne, to jest publiczne. No. Także kochani, ja już jestem i chciałam wam powiedzieć, ja się będę cieszyć, jeżeli nawet 10% z tego filmiku wam da polepszy dzień, troszeczkę lepszą energię i uśmiech na twarzy, to ja już będę zadowolona. Dobra, uciekam, lecę do ciotki, do cioci, wysiadam i biorę rzeczy, telefon przede wszystkim, bo już widzę wiadomości. Ile wiadomości? 6. No. Także uciekam, widzimy się później, do zobaczenia w domku prawdopodobnie, bo nie będę raczej tam nagrywać. Jadę do domku, kochani, już jest 11 godzina 30, prawie 12 w nocy. Ale to nic, słuchajcie, to nic. Mogę się wyspać, przynajmniej tyle. Bo jutro dopiero wychodzę o około 16. Więc pasuje. Aha, ja nie mam tego. Czekajcie. No, było fajnie. Zjedliśmy sobie dzisiaj taki fajny obiadek. Gotowałyśmy. Dzisiaj miałyśmy gulasz z krówkiego mięska. Z krówki. Gulasz, ziemniaczek i kapustkę kiszoną. Jeszcze ciasto z przedwczoraj, co też robiłyśmy razem w sumie.
żeśmy choinki porozkładały już, białą i zieloną całkowicie. Piękna ta choinka, mam nawet zdjęcie, mogę wam pokazać. Taka jak żywa wygląda, śliczna jest. Zobaczcie, przepiękna. Już jej porozkładałam wszystko, porozdziubałam i będzie jutro stroić, a jak nie jutro, to we wtorek razem, bo już też jej mówiłam, że mogę jej chętnie pomóc, bo ja lubię stroić choinki. No kochani, także ja jadę do domku, odezwę się jak już będę na miejscu, także trzymajcie kciuki, żebym dojechała w całości i żeby było wszystko dobrze. Śpiąca jestem, oczy mi już też lecą, wszystkim zresztą, no jest 12 w nocy, to jest normalne. Także śmigamy. Jestem w domku. Kochani, o, jak dobrze. Śpiąć mi się chce już pomału. Nie wiem, jeszcze sobie chyba trochę i tak posiedzę. Bo wiecie, mój czas to jest czas... wiecie jak to jest? Ale... tak czy siak. No, tak czy siak, tak czy siak sobie jeszcze troszkę posiedzę. Popatrzę sobie trochę w YouTube'y. Może albo w Netflixa, cokolwiek, bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio patrzyłam na YouTube. Patrzę na wasze komentarze pod ostatnim filmem. Nie obraź się, ale musisz mieć już duże albo inną szczoteczkę. To już chyba jest gęsty, nie rozdziela ich. Teraz to się opłaca w ogóle usiąść na sofę i wygodnie rozłożyć, bo dłuższy film. Ale nie mogę. Cudownie się uśmiechasz. Miłego weekendu. Myślę, że w przyszłym tygodniu muszę przywieźć, bo ja mam swoją choinkę i swoje w ogóle wszystkie te, jak to się mówi, ozdoby świąteczne, choinkę i tak dalej u mojej, tam u Cindy. No ale... prawie 40 minut. Można zasiadać do oglądania. O, cieszę się szczęściem. Cieszę się szczęściem. Nie chcę się mądrzyć, ale wiem, sporo rzeczy się ma na głowie, a spróbuj może jakaś koleżanka poprosić, żeby napisała kody. To, kochani, tam nie ma kodów, tam są programy już w tych, kurde, tych piecach i te kody i tak dalej, to są rozpisane, tylko jak się to robi wszystko i się ma to wszystko automatycznie dobrze, wiecie, włączać, to to się nie da i to, mówię wam, jest tragedia, no ale już jest coraz lepiej, no zobaczymy. Powiedz coś więcej, a nie tak tajemniczo, skoro ci go wykrakałyśmy. Przystojny i na tym, i nie tym tonem, nie wiedźmy, wróżki brzmi lepiej. A moje wróżki, wiedźmy jesteście, a nie wróżki. Przystojny, tak, przystojny. Dość w moim typie. Ma bardzo, bardzo, bardzo miłe, ciepłe oczy, co jest dla mnie bardzo ważne. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że wiecie, że coś tam ten, na razie, tak jak mówię, się spotykamy i piszemy i tak dalej, zobaczymy, co z tego będzie. Nikt nie powiedział, że coś z tego wyniknie, prawda? Wiecie, jak to jest, różnie bywa. Czy to jest Polak? Nie. Ale nie bójcie się, już się polskiego uczy. Spodobało mu się. Ostatnio jak pisaliśmy, to ten pytał się, a jak jest to, a jak jest to? No i teraz jak codziennie się budzę, to słuchajcie, ja nie mam już, wiecie, guten morgen, tylko już jest dzień dobry, codziennie. Albo na przykład jak się z czymś nie zgadzamy i jak coś tam piszemy, to nie piszę już, wiecie, że nein czy coś tam, tylko piszę już nie. A jak się na przykład zgadzamy i coś tam, wiecie, trzeba napisać na zasadzie ja, no to piszę do mnie tak. Także już się polskiego uczy. Bardzo mi się polski spodobał. Przekleństwa i tak dalej to zna, wiadomo. Się śmieje ze mnie, bo ja jestem wybuchowa i tak dalej, wiecie, znacie mój charakter, jak się coś zdenerwuje, to ja jadę jak szewc, także on przekleństw to już się bardzo szybko nauczył. Czy jest przystojny? Jest przystojny, po polsku uczy się gadać, także no, słuchajcie, damy radę, pouczymy go, żeby może kiedyś będzie na vlogach się odzywał, to trochę może po polsku pogada, zobaczymy. No, jutro się spotykamy, także zobaczymy. Może, nie wiem, czy jutro będę vlogować, chyba raczej jeszcze nie. Może porobię jakieś przybitki telefonem z tego jarmarku świątecznego, jakby było coś ładnego. Zobaczymy w ogóle, co to tam jutrzejszy dzień
No, a propos, już się odezwał. Zobaczymy, co jutrzejszy dzień pokaże. No, także zobaczymy, co tam jutro się okaże, co będziemy robić. Jak się ten dzień też potoczy, jaka będzie pogoda, bo wiecie, jak będzie cały czas padać czy coś, to też nie wiadomo. Nie wiadomo, czy będę tam telefon wyciągać, żeby coś nagrywać, ale chciałabym. No, także zobaczymy. No, także tak to jest, kochani. Ale spokojnie z tym wszystkim, bo to nie jest tak, że ja z kimś jestem. W ogóle nie ma czegoś takiego jeszcze, żeby... To są początki, to są fazy, wiecie, jak to jest na fazę. Na początku fazy są różne, a potem się jednak człowiek jakoś nie dociera, nie? Nie wiadomo, nie wiadomo, no. Ale i tak czy siak fajnie jest, wiecie, poznawać nowe ludzi, nie? To... Wiecie... No... Ale jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy, mądry, dużo w życiu już też przeszedł, więc wie, co to znaczy życie i także zobaczymy, jak to wszystko będzie, kochani. Nie ma co wyprzedzać faktów i wiecie, rozmyślać, bo nigdy to nie wiadomo, nie? Tylko wam po prostu wspomniałam taką, że tak powiem, małą namastkę, że się po prostu z kimś spotykam, a co z tego wyniknie, to wiadomo. Nigdy nie wiadomo, słuchajcie, nigdy. Może tak być, że za tydzień, dwa już powiem, a, nie ma. Było i nie ma. Też tak może być, nie? No, oby nie, ale wiecie. Czas wszystko pokaże. No. Dobrze, kochani, będę na razie kończyć tego vlogaska, bo mam chyba już troszeczkę materiału, więc muszę go przerobić i chyba teraz sobie to zrobię, bo mam czas, bo jutro nie będę miała na to czasu. Także co? Zobaczę, czy jutro będę vlogować. Może jutro będę vlogować. Czemu by nie? Popatrzę, jak tam dzionek mi przeleci. Także może się odezwę. Jeszcze pewnie też trochę posiedzę z godzinę, chociaż do pierwszej maksymalnie, bo nie chcę być, kurde, zmęczona. W poniedziałek do pracy idę na rano, znowu o 4 wstaję. Więc będę musiała... Nie wiem nawet, jak on pracuje. Mam nadzieję, że on też idzie na rano, bo jak ja tylko idę na rano, to ja będę wściekła, że on będzie mógł spać, a ja będę musiała wstawać do pracy. No i wiecie, to jest wtedy inaczej, bo jak ja idę na rano, a on powiedzmy ma popołudniówkę albo w nocy zaczyna, bo on ma różne zmiany, on czasem nawet i wstaje o pierwszej w nocy, żeby na trzecią być, także on, nieważne. Także nieraz zazdroszczę, nie? Że on sobie może jutro rano odespać, bo jak siedzimy do koło pierwszej czy drugiej w nocy i piszemy, to później ja muszę, wiecie, ja jestem wykończona, on sobie tam śpi do tej dziewiątej, nie? Także mam nadzieję, że też ma na rano, bo ja na pewno nie będę tak długo siedziała jutro, z tego względu, że o czwartej pobudka. Ale później wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota mogę, bo mam tylko na rano chyba w poniedziałek. Zobaczymy. Jutro się może odezwę i zobaczymy, jak ten dzień poleci. Może się przed i po odezwę. Pomyślimy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, kochani, to co? Do jutra, do nowego vlogaska. Dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, za wasz doping. I widzimy się jutro w nowym vlogasku. Ciaczki dla was, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!